Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej rozmowie w ramach Kultury Wykluczenia. W tym roku nasze wykluczenie dotyka takiego tematu, który jest i nie jest zarazem wykluczeniem, czy jest takim niejawnym wykluczeniem, bo rozmawiamy o tych sposobach dyskryminacji, czy też o tych ludziach dyskryminowanych, ale też istotach żyjących, żeby było szerzej, o których na co dzień nie mówimy, czy nie myślimy jako o wykluczonych. Dlatego dzisiaj rozmawiam z panią Eweliną Pytel, która jest bardzo mocno zaangażowana, jest też przewodniczącą Małopolskiego Kodu. Właśnie o kodzie, właśnie o polityce, bo z jednej strony wszyscy mamy ciągle nasze prawa i bierne, i czynne, wyborcze. Wszyscy możemy uczestniczyć w życiu politycznym, ale z drugiej strony ja mam takie wrażenie, że coraz mniej mamy tego prawa, że to coraz bardziej jest gdzieś na papierze, gdzieś w takich deklaracjach, no choćby konstytucyjnych. No ale z drugiej strony, jak popatrzeć, co się dzieje z konstytucją, to można pytać, moim zdaniem, całkiem sensownie o to, czy my rzeczywiście jeszcze mamy jakieś prawa. Ale pani Ewelino, bo jest pani w środku działań, które, no w ogóle KOD, prawda, powstał jako Komitet Obrony Demokracji, właśnie obrony prawa. Jest pani w środku tych działań, więc może pierwsze takie ogólne pytanie, jak pani odbiera tą dzisiejszą politykę? Czy wedle pani, my rzeczywiście, nawet zakładając, prawda, że będą w maju wybory, czy my możemy iść na te wybory w takich, powiedziałabym, normalnym trybie obywatela i obywatelki, który wie, co robi i może zagłosować z taką pełną świadomością, że to jest jego wolny wybór. No właśnie, wydaje mi się, że w tej chwili, to znaczy w maju tego roku, najlepiej widać, jak bardzo nie możemy mieć tej pewności. Czyli jeszcze teraz toczą się takie rozmowy, kilka ich odbyłam z osobami, które też od początku sprzeciwiały się temu, co robi partia obecnie rządząca, które już od kilku lat wspominały, że istnieje bardzo duże zagrożenie, że dojdziemy do takiego momentu, w których nie będzie wolnych wyborów. My jako Komitet Obrony Demokracji od wyborów samorządowych w 2018 roku prowadzimy obywatelską kontrolę wyborów, bo mieliśmy takie przekonanie, że w tym najważniejszym akcie demokracji, w tym takim najbardziej oczywistym, tym najbardziej widocznym, w tym, gdzie obywatele rzeczywiście mogą się wypowiedzieć, może się zadziać coś złego. I tak sobie przypominamy, że w wyborach samorządowych właściwie nie było wielkich nieprawidłowości. Podobnie było w wyborach europejskich, właściwie przy wyborach parlamentarnych, gdzie to największe napięcie nawet było, ludzie byli już... Nawet ci, którzy bardzo nie ufali Prawu i Sprawiedliwości, byli przekonani, że pewnych rzeczy nie będą dotykać, że tu jest pewna granica, której nie przekroczy ta władza i nie odbierze nam tego przynajmniej pozornej możliwości wyborów. Jak się okazało, w maju tego roku doszliśmy do tej granicy, to znaczy oczywiście tu pandemia miała swój udział. Trudno powiedzieć, jaka byłaby sytuacja, gdyby nie koronawirus, czy te wybory by się odbyły w podobny sposób, w jaki się odbyły wybory jesienne. W każdym razie to, co zobaczyliśmy w ostatnim miesiącu, czyli przygotowanie do wyborów na podstawie nieistniejącej ustawy, która z dużym prawdopodobieństwem mogła być odrzucona przez Sejm, czy przez Senat na pewno, a również przez Sejm. Drukowanie kart wyborczych przez prywatną firmę bez podstawy prawnej. Wydatkowanie ogromnych środków bez podstawy prawnej. Tak, te wszystkie karty, te wszystkie pakiety, które zostały wydrukowane. Odsunięcie Państwowej Komisji Wyborczej od działania, czyli tej instytucji, która dawała pewne poczucie... dawała poczucie, że można zaufać jednak jakiejś instytucji w naszym kraju można wciąż zaufać, mimo że również tam można powiedzieć, że partia rządząca wprowadziła już swoich ludzi.
te wszystkie absurdy, organizowanie wyborów poprzez wrzucanie nierejestrowanych przesyłek do naszych skrzynek pocztowych bez możliwości weryfikacji adresów, przy odmowie właściwie głosowania wszystkim tym, którzy mieszkają poza swoim miejscem zameldowania. O Polonii już w ogóle nie wspomnę. To wszystko pokazało, że właściwie nie ma rzeczy tak absurdalnych, do których by się Prawo i Sprawiedliwość nie posunęło. To znaczy nie możemy mieć żadnych przekonań, żadnej pewności, że jakakolwiek nasza wolność będzie uszanowana. Oczywiście część z nas, tych najbardziej zaangażowanych, widziało to już wcześniej. Tak, jeśli mieliśmy relacje, byliśmy na spotkaniach na przykład z sędziami, którzy byli prześladowani. Opinia publiczna nie wiedziała o tym w większości. Natomiast myślę, że ta sytuacja pokazała nam po prostu bardzo wprost i w bardzo ewidentny sposób, że tu właściwie wszystko jest teatrem ustawianym przez posła z Żoliborza. Tak, to jest też gdzieś przerażające. Tak jak pani powiedziała, mamy posła, który jest zwykłym posłem, natomiast działa cały czas bez tego osławionego żadnego trybu i całkowicie podporządkowuje sobie scenę polityczną. Natomiast ten aspekt pandemii tutaj też moim zdaniem jest istotny. Nie wiem, jak pani do tego podchodzi, ale mnie się wydaje, że koronawirus dla partii rządzącej jest w pewnym sensie bardzo dobrą bronią. Dlaczego? Bo jednak cokolwiek nie robili wcześniej, to mogli się spodziewać ludzi na ulicy. Oczywiście były fale, raz było nas więcej, raz było nas mniej na ulicy, ale jednak, prawda, pod sądami, na rynkach, na placach, no to zmobilizowanie było ogromne. Czasami były miasteczka, gdzie jedna, dwie osoby stały dosłownie pod sądem, ale jednak, prawda, nawet te dwie osoby, pamiętam, w jakimś miasteczku były tylko dwie osoby, które regularnie przychodziły pod sąd i protestowały. To był jakiś cierń w świadomości polityków i polityczek partii PiS. Natomiast teraz wszyscy siedzimy w domu. Jakiekolwiek protesty, no dzisiaj miały między innymi miejsce, wczoraj też, prawda, się działo. Jakiekolwiek protesty, one są od razu bardzo brutalnie pacyfikowane i z tego klucza pandemia. No i w ten sposób pandemia gdzieś zamknęła nam usta, dając ogromne możliwości do tak naprawdę jeszcze większego łamania prawa. Pani tu powiedziała, że to pokazało ich wcześniejsze tendencje, ale ja się zastanawiam, czy to też nie dało takiej możliwości, by jeszcze bardziej nas zamknąć w domu i o pewnych rzeczach zapomnieć. Na przykład już całkowicie media nie mówią o sądzie, a tu się dzieją rzeczy straszne. Mhm. Tak, zdecydowanie tak się stało. To znaczy, z jednej strony to są przecież mechanizmy jakby przez studia kulturowe już dobrze obeznane, tak? Mieliśmy, obserwowaliśmy to przy tak zwanej walce z terroryzmem, która też bardzo wiele wolności nam kiedyś odebrała, czy nam, być może bardziej Amerykanom przede wszystkim, ale też w wielu miejscach na świecie, gdzie strach przed atakami po prostu powodował znacznie większą zgodę ludzi na ograniczenie swobód obywatelskich. Teraz to jest jeszcze bardziej widoczne, ponieważ bardzo trudno pokazać i bardzo trudno też się nie zgodzić z taką argumentacją, że to właściwie jest dla naszego dobra. Znaczy, pomijam kwestie prawne już w tej chwili, chociaż na przykład zakaz zgromadzeń obecnie wprowadzony tą ustawą dotyczącą stanu epidemiologicznego jest podważany przez bardzo wielu prawników. Jako niekonstytucyjny po prostu. Natomiast przekonanie ludzi, to myślę, co nas najbardziej w tej chwili trzyma w domu, to jest przekonanie ludzi, że to samoograniczenie jest bardzo potrzebne i że rząd się o nas troszczy w ten sposób. To znaczy, że być może niestety teraz musimy wybrać swoje zdrowie, a nie inne wartości. Być może takie przekonanie, że
że to jedno z drugim nie ma wiele wspólnego. Tak, że rząd dla naszego dobra nam nakazuje być w domu i zresztą nie tylko rząd przecież to mówi, tak mówią to lekarze, bardzo wielu, właściwie kiedy zaczęła się pandemia, ze wszystkich stron słyszeliśmy zostań w domu, nie wychodź, nie narażaj siebie, nie narażaj swoich bliskich, jeśli wyjdziesz, to właściwie grozisz, ryzykujesz swoim i życiem swoim i swoich najbliższych, nie możesz tego robić i bardzo wiele osób wciąż w tym strachu żyje i to nawet nie można powiedzieć, że to nie jest słuszne całkowicie, tak? Bo oczywiście w znacznej mierze trzeba zachować pewną ostrożność. Natomiast to dało takie narzędzie władzy, które sprawia, że jakikolwiek duży protest obecnie jest niemożliwy. To znaczy my możemy oczywiście szukać alternatywnych sposobów. Robiliśmy to, pisaliśmy masowo, my, ale też wiele innych organizacji masowo listy do parlamentarzystów, czy różnego rodzaju petycje, czy składaliśmy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w różnych sprawach, przekazania danych osobowych czy innych. Były organizowane protesty online, były organizowane protesty w formie różnej, formie zdalnej, czy najróżniejsze akcje, zdjęcie z kartką, ale to wszystko nie ma. No niestety to jest dość prymitywny aspekt naszego życia, że to protesty na żywo mają moc. Tak to ludzie na ulicach. Z drugiej strony widzimy tak teraz strajk przedsiębiorców w Warszawie. Widzimy te obrazki, policję brutalnie pacyfikującą te osoby, ale też widzimy, że oni, tak większość społeczeństwa widzi, że oni też nie zachowali zasad bezpieczeństwa, więc jest ambiwalentna i pozostaje ambiwalentna wobec tego, co się dzieje, wobec czego nie możemy się tak łatwo temu sprzeciwić. To jest bardzo trudna rzecz, bardzo sprzyjający zachowaniu władzy autorytarnej mechanizm, który dała pandemia, stworzyła pandemia obecnie. Tak, ma Pani rację, tutaj jeszcze wchodzą w grę emocje. Zresztą od początku pandemii można zaobserwować takie gęstnienie jakieś emocjonalne. To być może wiąże się z tym, że ludzie się boją. To być może wiąże się z izolacją. Ja tutaj nie chcę robić jakichś analiz i nie chcę próbować też dawać jakichś odpowiedzi, bo myślę, że to czas pokaże, ale na pewno mamy coraz więcej takiego myślenia przemocowego i agresywnego. Pani napisała tak bardzo pięknie na Facebooku, zachęcając czy wręcz apelując do ludzi, żebyśmy nie podchodzili do siebie właśnie agresywnie, żebyśmy nie oskarżali tych wszystkich, którzy wybierają się na wybory, czy prawda, nawet kandydatów, którzy zachęcają i dalej kandydują, prawda, i zachęcają, żeby na nich głosować, wskazując z jednej strony na to, że no to jest demokracja, więc mamy prawo do wyrażania naszych poglądów, ale myślę, że w tym, co Pani napisała 5 maja jest ważniejsza sprawa, bo tutaj jest takie zachęcenie do tego, żeby się też zrozumieć, żeby zobaczyć ten drugi punkt widzenia, no bo rzeczywiście teraz jesteśmy podzieleni, prawda? Jedni mają ciągle nadzieję, że te wybory w jakimkolwiek trybie by się nie odbyły, być może dadzą nam szansę na wprowadzenie do prawda, polityki innego prezydenta niż z klucza PiS, a inni wskazują na to, że te wybory kiedykolwiek by się w najbliższym czasie nie odbyły, prawda, czy tego 10, czy tam 17, 20, to są różne daty podawane, każda jest szalona, każda jest pijana i każda jest tak naprawdę gdzieś bardzo mocno łamiąca prawo. Tu już o tych czynnikach Pani mówiła, ale ten moment pewnego dogadania się czy porozumienia tu wydaje mi się jest szalenie ważny. Ale proszę powiedzieć, bo KOT, jak rozumiem, do tych wyborów prezydenckich i do całej sytuacji podchodzi, prawda, z dużym dystansem, prawda, z dużym zapleczem prawnym. Jak Pani uważa, czy
my jesteśmy w stanie w tej chwili dogadać się, czy może rzeczywiście trzeba by było i to na dłuższy okres, być może roku, być może dwóch, odłożyć te wybory. Tu bardzo wiele kwestii Pani poruszyła, więc mam nadzieję, że tak nie wypadną mi one z głowy, zanim rozpocznę od pierwszej. To, o czym Pani wspomniała na początku, czyli takiej mojej chęci, którą mam nadzieję właśnie, dziękuję za ten feedback, że rzeczywiście było to zrozumiałe, zachęty do pewnej zgody. No to nie jest kwestia tylko obecnej sytuacji. Wiemy, że jako społeczeństwo mamy bardzo dużą skłonność do konfliktowania się, zwłaszcza w przestrzeni mediów społecznościowych i też do odbierania swoim współrozmówcom prawa do posiadania innego zdania. Tak? Ja mam zdanie moje i kto ma inne zdanie, to znaczy, że prawdopodobnie ma jakieś złe intencje. Mechanizm psychologiczny jest znany. Chciałam poprosić o to, żebyśmy to zawiesili w kontekście tych bardzo silnych emocji, bo rzeczywiście z jednej strony mamy wybory, które są całkowicie bezprawne. Na podstawie nieistniejącej ustawy były planowane wybory przy braku spełnienia właściwie żadnej z konstytucyjnych przesłanek, które są przy wyborach wymagane, tak? To nie byłyby ani wybory tajne, ani wybory powszechne, ani co za tym idzie, również nie byłyby to wybory równe. Więc z jednej strony był oczywisty apel zwolenników nie brania udziału w tym przedsięwzięciu i KOT również się pod tym podpisuje, tak? My oficjalnie wzywaliśmy do nieuczestniczenia w wyborach 10 maja. Z drugiej strony mamy tę grupę osób, która, jakby to powiedzieć, uważa, że trzeba walczyć, że nawet jeśli nie ma wielkich szans, że te wybory będą uczciwe, znaczy uczciwe na pewno nie będą, natomiast że jest jakaś szansa, że jest szansa, że te wybory nie zostaną sfałszowane, ich wyniki. To, że trzeba walczyć, że trzeba podjąć walkę nawet w takiej sytuacji nieuczciwej, niesprawiedliwej, przy braku kontroli. I tu nie ma dobrych rozwiązań, znaczy każde z tych rozwiązań było złe. My bardzo długo się zastanawialiśmy, czy wzywać do bojkotu, bo przed wszystkimi poprzednimi wyborami wzywaliśmy do uczestnictwa w wyborach. I to jest bardzo trudne dla osób, dla których ważna jest demokracja, żeby powiedzieć do swoich przyjaciół, czy do osób, które nam w jakiś sposób ufają, nie idźcie na wybory. To jest naprawdę bardzo trudne. Więc to był pierwszy mój cel, żeby pogodzić, nawet nie pogodzić. Nie chodzi o to, żeby te osoby się ze sobą zgodziły, te dwa obozy, można powiedzieć, ale o to, żebyśmy dalej potrafili działać wspólnie, bo ten cel przywrócenia praworządności oraz odsunięcia PiS-u od władzy, no te cele się od kilku lat już mocno przetykają. To znaczy celem KOD-u jest przywrócenie praworządności, ale nikt z nas już nie ma i nie może mieć żadnych wątpliwości, że bez odsunięcia obecnie rządzącej partii od władzy to nie będzie możliwe po prostu. Więc te dwa cele czasem prowadzą do pewnych sprzeczności, ale jakoś się też łączą. I druga sprawa, o której pani pytanie końcowe, taka, czy jest możliwe w ogóle w tym roku przeprowadzenie wyborów. Właśnie, czy nie mamy pojęcia, tak jak będzie się rozwijała epidemia. Jest możliwe, że będzie że przez kilka kolejnych miesięcy będzie trwała. Może nawet do jesieni, może do zimy przyszłego roku, a też nie mamy zaufania i no niestety nie możemy mieć pełnego zaufania do danych, które nam państwowe instytucje przedstawiają, bo jak wiemy, no to chodziło przy przedstawianiu tych danych do pewnych manipulacji czy do klasyfikacji zachorowań czy śmierci z takiego, a nie innego powodu, z jakiegoś powodu tuż przed planowanymi wyborami w ostatnich dniach czy w ostatnich dwóch tygodniach te liczby zaczęły maleć, jak gdyby władza chciała przekonać społeczeństwo, że sytuacja jest bezpieczniejsza.
Zresztą widzimy to też w badaniach wyborców. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości uważają, że jest znacznie bezpieczniej już niż wyborcy opozycji. Z drugiej strony przedłużanie kadencji Andrzeja Dudy w sytuacji też bez pewnego określonego terminu wyborów, nie jest do zaakceptowania. Również dlatego, że musi być jakaś podstawa prawna. Najłatwiejszą podstawą prawną i jedyną właściwie akceptowaną obecnie byłoby wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego przewidzianego konstytucją. Ale jak wiemy, Prawo i Sprawiedliwość z różnych względów bardzo nie chce tego zrobić. No i być może wcale nie zrobi. Więc nie dam odpowiedzi. To znaczy, jeśli będzie bezpieczna sytuacja taka, w której obywatele nie będą się obawiać iść głosować, to oczywiście wybory powinny się odbyć. Całkowicie korespondencyjne wybory przy tak małym zaufaniu do państwa, moim zdaniem, nie są żadnym rozwiązaniem. To znaczy, wiemy, jak mało obywatele ufają państwu i niestety, jak bardzo mają w tym rację często. Tak? Wobec czego włożenie swojego głosu razem ze swoim numerem PESEL do koperty właściwie dla ogromnej części społeczeństwa będzie bardzo trudnym aktem. Frekwencja prawdopodobnie będzie bardzo niska, a do tego część osób zagłosuje ze względów pod wpływem pewnych przymusów, czy to przymusu rodziny, czy to pewnej obawy, że władza dowie się, jak głosowano. I to są, być może my sobie rozmawiamy tutaj w Krakowie, to często są rzeczy, które mieszkańcom dużych miast nie przychodzą do głowy, ale ja pochodzę z małej wioski w Małopolsce i obserwowałam, jak przez zwłaszcza pierwsze 3 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, jak bardzo ludzie tam boją się przyznawać, że nie popierają tej partii. To znaczy wielokrotnie, nie wiem, szukałam miejsca na baner albo kogoś, kto by nas wsparł. I te osoby mówiły prywatnie, że wspierają, ale absolutnie publicznie się do tego nie przyznają. Tak, osób odważnych, które by zawiesiły baner na swoim ogrodzeniu, nawet wspierając opozycję, jest bardzo, bardzo mało. I nie bez zasady, tak mojemu znajomemu poprzebijano opony po tym, jak zawiesił baner jednej z posłanek opozycji na swoim ogrodzeniu. Także ten strach przed tym, że głos nie będzie tajny, właściwie zafałszuje bardzo mocno wynik wyboru. Dlatego uważam, że wybory powinny się odbyć w sposób częściowo przynajmniej tradycyjny dla tych osób, które chcą oddać głos nie poprzez pakiet wyborczy i kopertę z numerem PESEL, powinna być taka możliwość, no a to będzie możliwe dopiero, kiedy będzie się dało ze względów epidemicznych powołać komisje wyborcze i przeprowadzić te wybory. Tu nam się tak koło w naszej rozmowie zatacza, prawda, bo wyszłyśmy od tego, czym kot jest i jakie są zadania kodu i wracamy do praworządności, do kwestii prawa. To w zasadzie cała nasza sytuacja wiąże się z tym, że nie przestrzegamy konstytucji, że rząd nie przestrzega konstytucji. Pani Ewelino, bardzo dziękuję za rozmowę i przede wszystkim życzę cierpliwości, twardej skóry. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję, że uczestniczy Pani w naszych manifestacjach. Oczywiście.